Co to w ogóle jest? Niedziela i do roboty zagnali? No... Co to w ogóle jest? Chodź tu, chodź tu, bo to przecież jest patrz. A więc jak widzicie, znajdujemy się na drodze. Jakiej drodze? Twardej, panie dyrektorze. A dokładniej? Asfaltowej! No tak, a jeszcze dokładniej? Dziubią ptaszki, dziubią owiec i pszenicę, lubię takie dziewczę, co ma duże cyno. Oj, dana, dana! Nie, nic, tak mi się tylko wymknęło, no. No właśnie, no to na jakiej drodze się znajdujemy, no? No, myślcie, chyba na dziur... Dziurnej? Dziurny to ty jesteś, dziurawej, no nie? No. No, a jak ta droga jest dziurawa? Jak ta droga jest dziurawa, jak co? Jak nie wiem co. Jak ser szwajcarski. Jak jasna cholera. O właśnie. I właśnie tę drogę będziemy remontować, a właściwie budować od nowa. Znowu? Jak to znowu? No przecież 2 lata temu żeśmy ją robili. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Zrozumiano? No, więc tutaj macie sprzęt, oznakowanie i do roboty. To zaraz, no to jak? To łopatami mamy kopać? Jakimi łopatami? Łopata to była dawno temu, a teraz jesteśmy w Unii Europejskiej i jest to teraz ręczny przenośnik materiałów sypkich. A do tego ekologiczny. Zrozumiano? Aha. No, to do roboty się. Ty, przecież jak my to wszystko tu rozłożymy, to się chłopy na blokadę traktorami zlecą, bo świnie zatanie. Tak, albo truskawki, albo nauczyciele. Co, zatanie? Nie, na blokadę. A, albo te, no, górnicy. Albo hutnicy. Albo policja. Nie. Nie, no nie tu, zleci się na blokadę, no. Widelce wysłali wszystkie do Warszawy, to teraz mi palce mają poparzone i nie mogą strzelać. To się przylecą tu blokadować i protestować, no. A co to za gadanie o pierdołach, co? Do roboty! Ty. Całą grodzimy czy pół? Wiesz, pasowałoby całą, ale bezpiecznie będzie pół. Ty, ale... Ale którą połowę? Tą czy tą? Ty, a z której strony świeci słońce? Z tamtej. No to tą, będzie w cieniu. A co będzie w cieniu, jak się słońce przesunie? No to przestawimy, nie? Aha, dobra, no niech ci będzie. Spokojnie, spokojnie. Potrzymaj to. Dej to. Tylko ładnie, no. Ładnie, 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 wytrzyma 2 dni, jak nie ukradną. Dobra, i to? Bardzo ładnie będzie. Patrz jaka wstążka. Ta jest, na ślub. Nie, masz tą. Ta. Która to już droga, no? Trochę tego było przez 10 lat istnienia firmy. No, 4. Albo 5. No. Ty! A znak przed zakrętem to my postawili, że roboty drogowe są? Nie, no a po co? To chodź się może odsuniemy, bo się kto może nie wyrobić. No gdzie się śpieszysz? Gdzie się śpieszysz? Baranie jeden, nie widziałeś, że znak roboty drogowe, no! No mógł nie widzieć, bo w rowie leży. Kto w rowie leży? No znak! A. I patrz, tyle to człowiek się napoci, a żadnego szacunku te kierowcy nie mają. Tak. Ciągle źle i źle. Do roboty nie robię jedne. No patrz jaki ham, no patrz jaki ham, no. Ty, a co on tam mówił? Nie wiem, coś chyba o seksie. A. No co to jest? Nie wiem. Tak. Tak. Najważniejszy jest spokój.
I tak nagle... Ta... Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Katarzyna Piosenka Zalaska, Telewizja Polska. W związku z czym jest ten protest i dlaczego aż tak drastyczny? Czy wyczerpały się wszystkie możliwe sposoby negocjacji, że panowie muszą protestować na drodze, stwarzając zagrożenie w ruchu? Ale jaki protest? No zrobili panowie blokadę na drodze i siedzą jak gdyby nigdy nic. I co, czekają pewnie na ministra? A jak tu do was ma minister dojechać, skoro przez ten wasz protest to korek samochodów ma z 10 km długości? Pani redaktor, jaką blokadę? My tu drogę budujemy, no. To jest budowanie drogi? To, co wy tutaj robicie? Tak. To jest jeden z etapów budowy nowej drogi. Czekamy właśnie na żwir. Na co? No, mają przywieźć nam żwir. A co to jest ten żwir? A to taki piasek przez duże zi. A czemu przez duże zi? Jak to czemu, pani redaktor? Bo żwir jest teraz w cenie, nie słyszała pani? Nie. To pani posłucha. Żwir jest w cenie, buduje cała Polska. Po co się męczyć, jak udawać można? Robota to głupota, picie to jest życie. Oparty na łopacie, już myślę o wypłacie. Żwir jest w cenie, buduje cała Polska. A co to za jakieś śpiewanie na budowę, co? Do roboty i to raz wieki. A pani co za jedna? Katarzyna Piosenka Zalaska, Telewizja Polska. To zapraszam do biura. Przedstawię pani szerokie perspektywy budowania włoskiej drogi. Zapraszam. Może się pani czegoś napije? No, nareszcie trochę spokoju. Zwariować można taki młyn. No. Ty, to ja może trochę ruszę sprzętem, żeby się nie zapomniał, do czego służy. Tak.